Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, drugim już, jeżeli chodzi o serię Technikalia, a więc podzespoły mojego nowego, słuchajcie, komputera. Tym razem, słuchajcie, będzie to zasilacz. Słuchajcie, przejdźmy może do rankingów, bo żeby wybrać zasilacz, naprawdę trzeba troszeczkę tej wiedzy posiadać. Wiedzy może bardziej takiej, jakiej marki należy zasilacz kupić, bo jeżeli chodzi o wiedzę techniczną, to naprawdę, tak naprawdę jest ona zbędna. Najważniejsze, słuchajcie, jest to, żeby to były zasilacze dobrej firmy. Na Benchmarku macie tutaj polecane zasilacze komputerowe top 10 zasilaczy, których warto, słuchajcie, jest sobie je przejrzeć i zobaczyć, jakie modele zasilaczy są polecane przez innych. Tutaj oczywiście jest Corsage, którego ja mam, tylko ja mam tą wersję 650X. Tu jeszcze jest dokładnie, słuchajcie, Silentium PC, które słyszałem, że są naprawdę dobrej jakości. No EVGA, słuchajcie, XFX, miałem ten zasilacz, słuchajcie, w poprzednim komputerze, nie narzekam absolutnie. Miałem 450 i z żadnych problemów, naprawdę żadnych problemów, a więc śmiało mogę również polecić. No tych Silentium PC, słuchajcie, jest bardzo, bardzo dużo. Teraz, słuchajcie, wyszła wyszły zasilacze od Be Quiet i też naprawdę warto zajrzeć, zobaczyć, poczytać i warto się po prostu tymi zasilaczami zainteresować. Oczywiście mój zakup był w Morelenet, a więc spoglądamy, słuchajcie, na ranking zasilaczy grudzień 2017. Tutaj jeszcze widzę, że nie jest aktualizowane. Ranking zasilaczy. Silentium PC, słuchajcie, Corsage, Antec, Be Quiet, Silentium PC, Be Quiet. Mój tutaj jest na miejscu 9. Słuchajcie, można się sugerować rankingami, nie jest to wcale głupie, bo faktycznie, że chodzi o rankingi, tutaj na przykład na portalu Morelenet, tutaj absolutnie można się sugerować, oni na pewno by nie podali firmy, która jest z tak zwanej czarnej listy, którą za chwilę Wam, słuchajcie, pokażę, bo warto ją też przejrzeć i zobaczyć. Jeśli się nie chcecie kierować rankingami, to warto taką czarną listę po prostu sobie zobaczyć, przejrzeć. Bo na części, słuchajcie, jest tak, że z tych czarnych listy są montowane zasilacze w tak zwanych składakach gdzieś w marketach. Ta najczęściej takie coś się, słuchajcie, odbywa i warto przed zakupem sprawdzić po prostu, jaki zasilacz po prostu mamy zamontowany w naszej obudowie. Ranking kolejny, słuchajcie, też tutaj możemy zobaczyć. Wszędzie jest te Silentium, Corsage, Be Quiet, Telmateiki. No, a więc tutaj, słuchajcie, tego jest naprawdę od groma. Można śmiało po prostu zerknąć, zobaczyć co i jak. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o ceny, ceny nie są wcale aż tak wygórowane. Tutaj sami widzicie, za zasilacz 500V, słuchajcie, można kupić już za 179 zł. Tutaj mamy za 154. Tutaj tego nawet nie biorę pod uwagę. Słuchajcie, zobaczcie, o Chifteka 700V za 188 zł. Więc naprawdę te ceny, jeżeli chodzi o zasilacze, nie są wcale aż takie, słuchajcie, wysokie. Przejdźmy może do właśnie, słuchajcie, do kalkulatora. Kalkulator jest bardzo istotny, jeśli chcemy my sprawdzić, jaki zasilacz potrzebujemy, o jakiej mocy. Zasilacz, słuchajcie, jest na tutaj tak jeden na stronie właśnie Enermax. Można sobie, słuchajcie, wejść, zobaczyć. Postaram się, jak nie zapomnę oczywiście, pod filmem linki dać do kalkulatorów i sobie każdy może z Was obliczyć dokładnie, jaką moc zasilacz powinien, słuchajcie, mieć. Mi wyszło 476 V, a mam 650, a więc troszeczkę może za dużo wziąłem, ale to lepiej po prostu mieć więcej niż mniej. I też jest fajny kalkulator, słuchajcie, od firmy Be Quiet. Też tutaj polecam naprawdę serdecznie, bo jest bardziej prostszy. Tutaj tylko się, słuchajcie, wybiera, jeżeli chodzi o procesor, karty graficzne, system, a więc jakie tam złącza, chłodzenie, przelicz i pokazuje, słuchajcie, ile tego wszystkiego wychodzi. I takie kalkulatory naprawdę warto sobie sprawdzić, chyba że po prostu ktoś nam może powiedzieć,
jaką moc nasz zasilacz powinien mieć. Przejdźmy może do tej czarnej listy, słuchajcie. Czarna lista jest bardzo długa. TechFresh, tutaj jest dokładnie podana czarna lista producentów. Proszę zobaczyć. Jest tego naprawdę od zajebania. Dużo tego jest. Nawet miałem taką, dokładnie mój kolega miał nieprzyjemność, kupował bardzo szybko, dokładnie jego żona kupowała, on był za granicą, sprzęt dla swojego syna właśnie w jakimś markecie i tam dostali właśnie komputer. No i tutaj mój kolega, nie patrząc na to, jaki zasilacz ma, dokupił po prostu tylko i wyłącznie, znaczy wymienił kartę graficzną na lepszą i komputer praktycznie w ogóle nie chciał ruszyć. Nie wiadomo, co się działo, jak ruszał, to się wyłączał, no i w ogóle były z tym wielkie nieprzyjemności. Później się dokładnie okazało, że jest jedną z tych firmy, jeśli chodzi o zasilacza, właśnie była ta z czarnej, słuchajcie, listy. Oczywiście też jest lista biała, na białej liście, którą to są firmy, które są naprawdę godne zaufania. I tutaj się powinniśmy kierować właśnie tym wyborem i tą białą, słuchajcie, listą. Jeżeli chodzi o mój zasilacz, proszę bardzo, zasilacz Corsair RM650X 650V, oczywiście tu jeszcze jest wersja mniejsza, 550, ja sobie wybrałem, słuchajcie, taką. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o to, co dostajemy wraz z tym zasilaczem, znaczy jest to, słuchajcie, zasilacz w pełni, słuchajcie, modularny, a więc ogólnie, znaczy dla mnie, słuchajcie, najważniejsze w ogóle było to, żeby właśnie zasilacz był, przede wszystkim właśnie, był w pełni modularny, dobrej jakości, okablowanie i dobre, słuchajcie, chłodzenie. Najlepiej, żeby to było chłodzenie, słuchajcie, półpasywne, a więc załącza się tylko i wyłącznie wtedy, jeśli ta temperatura faktycznie jest tam już w znacznym sposób przekroczona. Najważniejsze, słuchajcie, jeszcze co jest, Corsair po prostu na swoje zasilacze ma, słuchajcie, 10 lat gwarancji. I to w ogóle jest po prostu dla mnie osobisty kosmos. 10 lat, słuchajcie, gwarancji, 10 lat bezstresowo mogę z tego zasilacza korzystać, nie martwiąc się, że jeżeli mi się tam zepsuje lub cokolwiek będzie nie tak, będę musiał kupować nowy lub płacić za naprawę. I to jest po prostu, słuchajcie, jeden chyba z lepszych moich wyborów. Jedynie co tu jeszcze mi polecali na różnych forach internetowych, to właśnie były te Corsaire, ewentualnie właśnie BeQuiety od firmy BeQuiet. I jeszcze miałem propozycję, słuchajcie, Evki, jak najbardziej tak, Evka. No i tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o mój nowy zasilacz. Mam nadzieję, znaczy ogólnie naprawdę, jeżeli chodzi o ten zasilacz w pracy i w stresie, w ogóle kompletnie go ja osobiście nie słyszę. A więc tutaj, jeżeli chodzi też o kablowania, są naprawdę dobrej jakości, natomiast nie ukrywam tutaj, jak niektórzy piszą w opiniach, troszeczkę to kablowanie po prostu jest troszeczkę sztywne, ale szczególnie jeżeli chodzi o same końcówki, bardzo ciężko jest tej piwnicy, jak się montuje zasilacz w piwnicy, w obudowie, to ciężko jest bardzo te okablowanie po prostu w odpowiedni sposób nagiąć i je później dać do obudowy, żeby podłączyć zasilanie do płyty głównej, a więc to taki jedyny minusik, natomiast cała reszta po prostu zero minusów, naprawdę, polecam Wam serdecznie i zapraszam Was na kolejny odcinek. I do zobaczenia. Pozdrawiam. Pa, pa.